10 filmów tak głupich, że aż śmiesznych. Lista przygotowana na podstawie zestawienia na ekranie.pl 10. Zulander Darek zostaje zapomniany przez świat show biznesu. Kiedy kontrowersyjny projektant składa byłemu modelowi propozycję promowania najnowszej kolekcji, mężczyzna zgadza się bez namysłu. Plusem jest, że film jest głupi od początku do końca, ale z premedytacją. Lubicie poczucie humoru przedstawione w tej produkcji? Dajcie znać w komentarzach. 9 Wiedźmin. Produkcja oparta na serialu opartym na książkach Andrzeja Sapkowskiego. Miało być interesująco, fascynująco wręcz, porywająco i niesamowicie. Zgadza się tylko to ostatnie. Film bez wątpienia byłby dobry, gdyby był parodią Wiedźmina, a nie adaptacją. Wszystkie możliwe błędy, jakie można zrobić, zrobiono. Osiem węże w samolocie. Na pokładzie samolotu znajduje się kilkaset niebezpiecznych węży, które zostały potajemnie wniesione w celu uśmiercenia świadka morderstwa. Agent FBI podejmuje rozpaczliwą walkę o życie pasażerów. Producenci wiedzieli, że im głupiej, tym lepiej, więc film jest cudowny w swojej durnocie. Jeśli ktoś lubi słabe kino, polecam. 7. Saga Zmierzch. Księżyc w nowiu. Wampir porzuca dziewczynę, więc ta szuka pocieszenia u Wilkołaka. Twórcy rozumieją, że nie ma potrzeby szukać fabularnych pretekstów, by męscy bohaterowie zdejmowali koszulki. Robią to po prostu. Zdejmują, bo tak. No po prostu świetny film. Na poziomie widowni, która tam przychodzi, i nie, nie mam na myśli, że średnia wieku to 10 lat, więc 10 gwiazdek. Mam na myśli, że film jest na dnie. 6. Pirania 3D. Uwolniona wskutek podwodnego wstrząsu ławica prehistorycznych pirani wpływa przez powstałą wyrwał do jeziora Wiktorii, nad którym zgromadziły się setki nieświadomych zagrożenia wczasowiczów. Kawał głupiej rozrywki. Piranie, głupi studenci, i masa krwi. I to w 3D. Polecam. 5 Plan 9 z kosmosu. Spokój małego miasteczka zakłócają coraz to częstsze naloty UFO. Mieszkańcy zaczynają węszyć w miejscu ich lądowania, czyli na cmentarzu. Okazuje się, że kosmici chcą wskrzeszyć umarłych, aby zapanować nad ich umysłami. Jednocześnie chcą pozbyć się wszystkich żywych ludzi dla, jak twierdzą, dobra ich oraz całej galaktyki. Głupie? Bardzo. I z tego znany jest ten film. Cztery roki horror picture show. Młodym narzeczonym psuje się auto na pustkowiu, trafiają do zamku szalonego naukowca. Klasyczny horror nie? No właśnie nie, bo szalony naukowiec okazuje się transwestytą i zaczyna się cały cyrk. Polecam, bo to taka inteligentna głupota. Trzy zły smak czterech agentów z Sił Powietrznych Nowej Zelandii i Ligi Obrony Kosmicznej przyjeżdża do małego nowozelandzkiego rybackiego miasteczka, by przeprowadzić śledztwo w sprawie obcych, którzy zmasakrowali ludność tego miasteczka w celu użycia ich jako składników w ich nowym, intergalaktycznym jedzeniu fast foodowym. Jest to debiut Petera Jacksona, znanego z serii Władca pierścieni, jeden z najbardziej zakręconych tytułów na naszej liście. Dwa klątwa Doliny Węży i jest coś polskiego profesor Darnas i komando Straven rozszyfrowują tajski manuskrypt. Razem wyruszają do Wietnamu, aby odnaleźć Dolinę Węży. Jeśli jest to polska produkcja i trafia na tę listę, to myślę, że wiecie czego się spodziewać. Miłego oglądania. 1.50 twarzy Greya, studentka literatury, poznaje przystojnego miliardera, z którym zaczyna ją łączyć nietypowa więź, jedno z najnudniejszych romansideł w historii, pokazujących jak bogaci faceci są wspaniali. Chciałem coś powiedzieć więcej, ale to zbyt nudne. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał Światowa Historia. Cześć!